7 sierpnia 1928 roku, poniedziałek, 16 lat. 16 lat. Któregoś dnia mówię, że jak ja wyjdę za mąż, to będzie mi bardzo dobrze. I tedy. Pani Bajter, skąd Irka wie, że Irce będzie dobrze? Odpowiadam, że człowiek powinien zawsze patrzeć w życie z ufnością i wyobrażać sobie życie jak najlepiej. Trzeba być optymistą. Optymista widzi rzeczy w ich właściwym, wszechstronnym stosunku do świata. Pesymista zapatruje się na nie z jednostronnego punktu widzenia, czyli że pierwszy kieruje się wszechstronnością, a drugi ograniczonością. Każdy w nich buduje swój świat z wnętrza, odnośnie do swoich poszczególnych pojęć. Optymista, obdarzony wyższą wiedzą i intuicją, stwarza sobie własne niebo i dopomaga drugim do stwarzania go na ziemi. Pesymista na mocy własnych ograniczeń wyodrębnia się i odłącza od harmonii wszechświata, czyli że stwarza sobie piekło. Dlatego chcę być optymistką. Nie patrzeć na świat przez osłonę czarną, ale cieszyć się życiem i światem. Jeżeli w przyszłości będzie mi źle, to nie otworzę zdziwionych oczu i nie powiem: myślałam, że na świecie takiego zła nie ma, ale będę walczyła z przeciwnościami, gdyż życie to walka. Przez ufność zaś, przez zharmonizowanie się z nieskończonością, źle mi nie będzie, gdyż zawsze będę szła z wolą Bożą i pod opieką Bożą. Pani Bajter, ile ja słyszałam dziewcząt, co tak mówiły, a potem były takie nieszczęśliwe. Irka życia nie zna. Ja życia nie znam? Urodziłam się w roku 1912, we wrześniu 17, a w roku 1914 wojna wybuchła. Nie musiało mi być przed wojną bardzo dobrze, skoro tak dobrze ją pamiętam. Tak mi się dała we znaki. Ja życia nie znam? Mając 3-4 lata chodziłam za ogonkiem po chleb o godzinie 6 rano. Widziałam nędzę ludzką. Widziałam ogony stojące i czekające na zgniłe kartofle lub na zupki. Ja mając 3 lata wydarłam jakiemuś dziecku bułkę z masłem. Z czego to? Nie z głodu? Mama mówi, że nie z głodu. Od maleńkiego widziałam, jak rodzice walczyli z biedą i nędzą i mnie uczyli i zaprawiali do tego. Mając 6 lat chodziłam po mieście sama za interesami mamy, czasem z koszykiem i nie zbłądziłam, nie. Od 6 już lat patrzę i słucham, co się wkoło dzieje i widzę i słyszę. Więc dla mnie nieważna bieda lub nieszczęście i krzyże, ale żebym nie miała nadziei, to bym musiała albo wisieć na suchej gałęzi, albo zastrzelić się lub utopić z 10 razy. Pomimo tego wszystkiego na humorze mi nie brakuje. W życie patrzę bez zmrużenia oka, odważnie. Trzeba iść z wolą Bożą i ufać Jemu. Wszystko dane będzie temu, który sposobi się dane życie do przyjęcia daru. Czyż może być wyraźniejsze przyrzeczenie? Przyszłość moja jest marna. Gdyby ojciec, co nie daj Boże, umarł, to Edek poszedłby do Jadzi, mama też, a ja musiałabym sama zarabiać i wakacje już o swoich siłach, gdyż Jadzi byłoby za ciężko. Jednak czym ja mam zamiar zostać? Artystką. Jak to się wydaje śmieszne. Jednak kiedy spotykają nas nieprzewidziane trudności i nadchodzą niepomyślne czasy, nie poddawaj się przygnębieniu, ale usiłuj je zwalczyć, wyciągając z nich jakąś korzyść dla siebie. I nigdy nie przestawaj ufać i spodziewać się lepszych czasów, warunków i przyszłości. Utwierdzając się w tej ufnej i wyczekującej postaci ducha, wprawiasz w ruch subtelne, milczące i nieprzezwyciężone siły, które prędzej czy później ideę twoją i pożądanie urzeczywistnią i przeszczepią w materialną formę. Myśl bowiem, należycie zasiana i hodowana w duchowej dziedzinie, jest ziarnem zarodkowym przyszłych wydarzeń w świecie materialnym. Oby Bóg i Matka Boska doprowadzili mnie swą świętą ręką. Prowadzili mnie swą świętą. Czyli to jest, słuchajcie, i to tak. Że tak może się dziać, jak ona sobie wyobrazi i jak uprosi też u Boga, żeby tak było.